17, wysokość 160, postać wątła, wysmukła włosy, gęste, widojące się ciemne, twarz blada, podłużne, czoło wysokie, oczy piwne, usta małe, wargi grube, zęby brak jednego, broda wąska, ręce małe, dłoń wąska, nogi małe, wysokie na podbiciu, włada polskim, rosyjskim, koło lewego ucha operowane, wykształcenie średnie, umie czytać i pisać. Pluto, baczno! Po zdrajcach narodu polskiego niech żyje Polska! Ognia! W piątkowe popołudnie Teatr Zdrojowy w Szczawnie Zdroju wypełniony był po brzegi gośćmi zaproszonymi przez Wałbrzyskie Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, które z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zorganizowało specjalny koncert poświęcony Danucie Śledzikównej. 24 czerwca 1946 roku została wysłana chyba opatrzenia medyczna do Gdańska i tam aresztowana przez UP rankiem 20 lipca 1946 roku. W Gdańsku jako więzień specjalny w śledztwie była bita i poniżana. Mimo to odmówiła składania zeznań obciążających członków brygad gdańskich AK. Została skazana na śmierć 21 sierpnia i zamordowana wraz z Feliksem Selmanowiczem, pseudonim Zagończyk, w więzieniu przy ulicy Kurkowej w Gdańsku. Postać Danuty Siedzikównej przedstawia obraz całego pokolenia dojrzewającego w czasach II wojny światowej. Pokolenia, które w szkole, w wojsku, przede wszystkim w domach odebrało solidne, patriotyczne wykształcenie i podstawy. Historia rodziny Ilich jest tragiczna i może symbolizować to, co działo się z całą Polską w latach 1939-1956. Jej matka została zamordowana przez Niemców z Gestapo. Jej ojciec został zesłany na Sybir, a następnie zmarł będąc żołnierzem armii Andersa. Sama zaś Danuta została bestialsko zamordowana przez kolejnych okupantów. Dziewczyna, która stanęła przed wyborem żyć, zdradziwszy przyjaciół, albo umrzeć, zachowując godność i dochowując przysięgi, wybrała to drugie. Polska, niech się je Majlu Paszko i
miał być bal. To czwarty już koncert zorganizowany w krótkim czasie przez naszą organizację. Wałbrzyskie Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Tym razem poświęciliśmy go niezłomnej Ince. Dziewczynie, która mając niespełna 18 lat stanęła przed wyborem. Zdradzić przyjaciół lub umrzeć. Wiemy, że wybrała to drugie. Celem naszych koncertów jest patriotyczna edukacja młodego pokolenia. Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno muzyki i poezji, a przede wszystkim ukazywanie uniwersalnych i nieprzemijających wartości takich jak Bóg, honor, ojczyzna. Ten koncert nie powstałby bez udziału wielu osób i instytucji. Tym razem wszystkim dziękujemy. A nade wszystko chylimy czoła przed naszymi wykonawcami, dziećmi i młodzieżą szkół Szczawna Zdroju, Świdnicy, Głuszycy, Wrocławia, a nawet odległego Rybnika, w tym również i Wałbrzycha. Dziękujemy gościnnie występującym artystom Basi Korzeniowskiej-Szymeli, Piotrowi Luteńko, Grzesiowi Kmiecikowi. Widzieliśmy łzy wzruszenia w oczach widzów, ale to już im pozostawmy ocenę. Gdzie wyłamali ciężkich butów krok, zwycięstwa o nas zapomniał świat. Moich 17 lat zabił czyjś syn i brat. Powiedz mi, z kim zachowałam się jak trzeba. Jedna medalu tam już nagród nie potrzeba. To dla ciebie trumpeta Polski dają dzieciom, gdy nie wiedzą o czym śnić. Nie obejrzą się na siebie. Tam gdzie dym i mrok, będę blisko. Czytałam historię żołnierzy wyklętych, oglądałam różne filmy na ten temat, bardzo mnie to zainteresowało i też jestem patriotką, więc myślę, że dzięki temu mogę się lepiej wczuć w utwory. O czym marzyłeś w ruchu młody, depcząc stopami granie tak, jakie marzenia i przygody wyśpiewał ci tatrzański wiatr. Jak piłeś radość kroplą brązy, jak ogarniałeś serce świat, jak na przyszłe swoje losy rzuciłeś czynu trwały świat. Gdzie jesteś? Udział w koncercie patriotycznym, ponieważ sam jestem patriotą i chętnie wspieram różnego rodzaju wydarzenia. Sam byłem w sierpniu na pogrzebie Inki Zagończyka. Ja śpiewając to utożsamiłam się jak gdyby z Inką. Przygotowanie do tych utworów dwóch to jest coś takiego dla mnie,
To było takie niesamowite przeżycie, poczucie tego, tych emocji, tego bólu, cierpienia i tego honoru walki. Walczymy aż do utraty tchu, więc Bóg, honor, ojczyzna, jestem patriotką. Cieszę się, że mogłam wystąpić w tak cudownym koncercie, który został oddany w hołdzie Ince oraz żołnierzom wyklętym. Młodzi artyści z niemal całego regionu zaprezentowali piosenki, wiersze i muzykę w hołdzie Ince. Danuta Śledzikówna Inka była także bohaterką wystawy Stowarzyszenia Odra Niemen. Oprócz muzyki goście mogli obejrzeć wyjątkowe prace plastyka rzeźbiarza Henryka Janasa.